No tak, my mamy leki takie, które powodują to, że ich metabolit ma działanie lecznicze. Super. Co jest metabolizmem cholecalciferolu? 25H. A 25H jest substancją w organizmie nieczynną. To z czym się teraz metabolitem szukacie, który nie ma działania żadnego biologicznego? Dopiero wtedy, kiedy organizm posiada to w odpowiedniej ilości, w nerkach, w wątrobie, a teraz, tak właśnie jak Rafał mówił, na każdej komórce mamy receptory i powstaje bardzo silny hormon, ale to mega silny. O, tego jakbyśmy trochę wzięli, to byśmy umarli. I ten hormon jest zrobiony właśnie w naszych komórkach i to jest witamina D3, znaczy witamina D, metabolit, którego nazwa zaczyna się od 1,25OH, a ten magazynujący ten to jest 25OH, tam D3, ja już tego D3 tam dalej nie umieszczam, dwa prostoty. To jest piekielnie silny hormon, to dlaczego nie umieramy? Dlatego, że on jest produkowany w nerkach i w wątrobie trochę, to fakt jest też, ale on jest produkowany głównie w komórkach i w komórkach zużywany. Ale jego produkujemy ogromne ilości. To ja mówię, to czemu teraz, no to gdzie jest argumentacja jakakolwiek, że 4000 jednostek substancji, która w naszym organizmie nie istnieje, metabolizm jej jest nieczynny, żeby zakazać sprzedaży. Jest to samo jak z trawą. To samo. Tutaj była mowa o witaminie D3 i jej fenomenalnych własnościach. Ja dopowiem jedną rzecz, bo tu Rafał pokazał całe spektrum tego, co robi witamina D3. Zrozumcie, drodzy Państwo, że witamina D3 czasami, ja już takie przypadki miałem, ktoś podwyższył poziom sam, tylko witaminy D3, niczego więcej nie brał. I nagle bum, i nie ma tego, nie ma tamtego, i już się dobrze czuje. Jedna z pań na lotnisku, bo jak ja przyjeżdżam na lotnisko, to bardzo często jest już klinika, bo ja wchodzę, panie, niech pan powie coś o zdrowiu, bo tu mnie chuje, tam mnie chuje. I to właśnie, ja pierwszy raz się z tym spotkałem na lotnisku we Wrocławiu parę lat temu. Lądujemy tam, przylecieliśmy z Genewy, z kolegami właśnie genetykami i podchodzą celnicy. Kurde, czy macie tu jakąś kontrabandę? A oni sobie chcieli tylko zdjęcie zrobić. Ale jak zrobiliśmy to zdjęcie, to mówią, no ale ja mam tu mamę, która ma tu ten, a tu ja mam wujka, który ma tamten, a ja to znowu to. No i teraz ktoś na wielu lotniskach ląduje, to klinika się otwiera zaraz. A ja wchodzę do Rzeszowa, to tam Rzeszów, to już mam obstykanego. Oni wszyscy widzą, kto leci, bo mają dostęp do tego, nie? W każdym razie, tam jest jedna taka przemiła pani, która lata całe potwornie źle się czuła. Nie mogła tego zidentyfikować, lekarze tak samo. Chodziło o to, że ona była słaba. Bardzo słaba. Mówi, no nie chciało mi się wstać z łóżka. Takie troszkę typowe objawy deprechy też tam miała, nie? No i właśnie wtedy się naczytała i tylko wzięła witaminę D3, mówi, ja jestem innym człowiekiem. Po prostu, pum. I mówi, to było parę dni i ciach. Tak może działać również witamina D3, przy czym od razu mówię, to nie zawsze i nie u każdego. Ja tylko wskazuję na to, co ona robi. Tak? I teraz jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz. To jest suplementacja witaminą D3. Profilaktycznie. Wystarczy, jak mamy tak 50, 70, 80 i tak dalej. Profilaktycznie. Terapeutycznie, kiedy mamy już coś, no to już trzeba z tą witaminą podjechać, z tym metabolitem powyżej 80. 80, 100, 110. W Brazylii, w niektórych konkretnych, podkreślam, konkretnych przypadkach stosują nawet 600, 625. Co ciekawe, poziom toksyczny, jak pokazali ci naukowcy, między innymi właśnie dr Holik, to jest około 200-250 nanogramów. Wtedy jest poziom toksyczny. Ale na czym polega toksyczny? Czy ktoś firgoładnie tego, to były brzuchy? Nie.
a to się źle czuje, znowu włosy lecą, tam, przestań brać. I zjedzie. Druga sprawa, niezwykle ważna. W naszym organizmie mamy komórki, tak? Te komórki się ze sobą stykają. O tak się stykają. Jedna z drugą. Komórki ze sobą rozmawiają. W różny sposób. Czy to